Bardzo, bardzo bogaty był ten rok. Trudno go podsumować w kilku zdaniach, ale spróbuję. Przede wszystkim beatyfikacja rodziny Ulmów. Wielkie wrześniowe wydarzenie, które koncentrowało uwagę Polski, ale i świata wokół fenomenalnej, wspaniałej chrześcijańskiej postawy zwyczajnych ludzi z Podkarpacia, którzy z narażeniem własnego życia ratowali, ukrywali Żydów podczas II wojny światowej. Wszyscy zostali zamordowani, ich żydowscy bracia również. Ich wspaniałe świadectwo, myślę, że będzie z nami na długo i będzie inspirowało nas w zupełnie innej codzienności, ale również wymagających świadectwa, chociaż zapewne nie w takiej mocy, nie w tak ekstremalnych okolicznościach. Drugie wydarzenie, które miało właściwie charakter procesowy, trwały, coś, co ciągle nam towarzyszy, to jest oczywiście proces synodalny, którego ciągle jesteśmy świadkami, który się toczy w Polsce, przeorał naszą świadomość, przeorał świadomość, jeśli nie tysięcy, to zapewne setek parafii i głęboko ufam, że będzie sprzyjał budowaniu prawdziwych relacji w Kościele i prawdziwego Kościoła. Prawdziwy Kościół, jak mówił niezapomnianej pamięci profesor Stefan Świeżawski, jedyny świecki audytor na Sobór Watykański II z Europy Środkowo-Wschodniej. Kościół prawdziwy to Kościół wspólnotowy, służebny i otwarty. Jestem przekonany, że budowie takiego Kościoła ten proces w Polsce i na świecie służy. Trzeci wątek to była sprawa pojednania polsko-ukraińskiego i podpisanie wspólnego orędzia kościołów rzymskokatolickiego w Polsce i grekokatolickiego w Polsce z kościołem grekokatolickim w Ukrainie o przebaczeniu i pojednaniu w kontekście 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Myślę, że to oświadczenie w kontekście wielkiej pomocy, jaką Kościół świadczy Kościołowi w Ukrainie, nabiera dodatkowej mocy. Jednym ze smutniejszych elementów, który naznaczył ten rok, był bezprzykładny atak na Jana Pawła II. Reportaże i książka, która się ukazała, która pokazywała właściwie, mówiła więcej o autorach tych publikacji, aniżeli o Janie Pawle II, zupełnie bez kontekstów, bez wrażliwości i z wyraźną jednak złą wolą zaszkodzenia pamięci Jana Pawła II. Powiem krótko, wierzę głęboko, że Jan Paweł II się obroni i pamięć o nim również. Ważną rzeczą były też odpowiedzi Kościoła na wyzwania współczesności. Mało może zauważona rzecz, ale Kościół w Polsce bardzo intensywnie już zaczyna interesować się na przykład kwestiami osób, które mają za sobą próby samobójcze. Tworzenie duszpasterstw poświęconych takim osobom oraz ich rodzinom było przedmiotem, był jednym z tematów czerwcowych obrad Episkopatu. Mało znana rzecz, ale bardzo istotna, pokazująca wrażliwość polskiego Kościoła na to, co się wokół dzieje i zauważanie pewnych problemów. Również kwestia przemocy wobec dzieci, również kwestia przemocy w rodzinie, również kwestia odejść od nauki religii, właściwie takiego odwrotu częściowego młodzieży, naznaczyła ten rok i dawała wiele do myślenia nie tylko księżom i biskupom, duszpasterzom, ale również wielu polskim rodzinom. I myślę, że to jest taki element, który się te różne kryzysy rodziny i młodzieży, który się w rzeczywistości w Polsce ujawnił w minionym roku, stał się przedmiotem wielu konferencji, analiz i paneli. No a punktem wyjścia były badania, czy to Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, czy też CBOS-u. Myślę, że ważną rzeczą, która niejako spajała wszystkie te wyzwania, całą tę rzeczywistość Kościoła w Polsce, która miała miejsce w minionym roku, no doskonale ujmuje raport, który przygotowała Katolicka Agencja Informacyjna i myślę, że to też należy zaliczyć do jednego z wydarzeń mijającego roku w Kościele w Polsce. Wszystkie te, cała ta rzeczywistość Kościoła w Polsce, znana i mniej znana, czasem kompletnie nieznana, stała się przedmiotem naszych analiz. Pokazujemy nie tylko liczby, nie tylko cyfry, nie tylko nazwiska,
i zjawiska, ale również pewne procesy i wyzwania, które są przed nami. Do tego serdecznie Państwa zachęcam. Natomiast wiele z tych rzeczy, o których mówiłem, jak kwestia religii w szkole, kwestia in vitro, która wybuchła w końcówce tego roku, kryzys rodziny, to będą niewątpliwie elementy, które naznaczą Kościół w Polsce w przyszłym roku i ufam głęboko, że wspólnota Kościoła w Polsce znajdzie na te wyzwania właściwe odpowiedzi.